Witajcie! Dzisiaj na początku filmu to chcę bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić moich ostatnich gości, którzy tutaj do mnie przyjechali. Słuchajcie, była milicja. Tak, dokładnie. Pozdrawiam serdecznie Piotrka, małego milicjanta i oczywiście Tomka, jego tatę i Adama. Naprawdę świetna wizyta, bardzo się cieszę, że przyjechaliście, porozmawialiśmy sobie chwilkę. Szkoda, że pogoda nie dopisała, ponieważ deszcz padał i tak praktycznie wszystko było, można powiedzieć, że troszeczkę na szybko, ale to właśnie przez ten deszcz. No i słuchajcie, umówiliśmy się na lato, jak będzie lato, to zapraszam oczywiście jeszcze raz, tym razem już wozem milicyjnym. Także bardzo chętnie, coś fajnego nagramy, mamy już takich zarysy pomysłów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. No i słuchajcie, przy okazji oczywiście jak przyjadą chłopaki, to zrobimy sobie wycieczkę tutaj po okolicznych lasach. Zobaczymy sobie, tam pojedziemy na pole, odpalimy ciapka, może dwoma ciapkami pojedziemy, no zobaczymy, wszystko jest w planie, zobaczymy, nie będę uprzedzał faktów. Ale w każdym razie teraz jeszcze inna sprawa, co do Waszych komentarzy, ponieważ ja nawet jak nie odpisuję na wszystkie, to zawsze sobie bardzo cenię i na pewno czytam. No i wyczytałem, słuchajcie, w jednym z tych komentarzy, że... Tylko jak to zrobić? Co wyczytałem w komentarzach? Wiecie, co to jest? Bo ja wiem. To jest, słuchajcie, hamulec ręczny do przyczepy. Tu jest taka korba. Się tak kręci tą korbą i wtedy przyczepa nigdzie nie pojedzie. Ale co powiem wam, bo jest nowy nabytek. Taram! Tylko pytanie, bo on był chyba tutaj, co? Ale to jest przerwane. No i teraz gdzie go zaczepić? Tu? Będzie trochę bez sensu, bo go nijak wtedy nie użyję. Chyba, żeby to zapiąć tu, trzeba pokombinować. Inaczej się nie da. Założę rękawiczki. O, dobra. Bierzemy rękawiczki, widać? Widać wszystko? Mam nadzieję, że widać. No i zobaczymy, słuchajcie. O, nie ma szans. Nie ma szans. Czyli to odpada. Może to było gdzieś tu. Nie, tu będzie na ten. To gdzie to się przy ten tego wuje, co? No bo ona jest na tyle długa. No może tu coś było. Trzeba zobaczyć, gdzie by to sięgnęło. No naprawdę nie wiem, gdzie mam gdzie zobaczyć. A nie patrzyłem jeszcze pod względem internetu, gdzie to może być. Chyba, żebym to zaczepił tu na razie. Na razie, oczywiście na sztukę. Oj. Obawiam się, że nie da rady. Nie da rady. Tu jakby było, to by może i to sięgnęło tam. Do tego, nie? O, pyk. Nie da rady. Nie da rady, a to byłaby taka fajna sprawa, słuchajcie. To byłoby po prostu coś ekstra, gdybym to sobie założył. Wtedy, tak jak pisaliście, nie musiałbym kombinować z zaczepem. No i mi się wydaje, że to jednak jest tutaj to ucho. A nie, to jest od hamulca. Tu jest, znaczy tego, od hamulca, od blokatora obrotnicy. Więc to odpada, na pewno to nie jest to. Tego węża to też trzeba jakoś tutaj pozaczepiać, ale mniejsza z tym, ja na razie patrzę,
Jakby to, to na pewno nie to. Gdzie tu byłoby to? Chyba, że pójdę jeszcze do przyczepy tutaj do sąsiada zajrzeć, gdzie on to ma. I czy w ogóle on to ma. No to byłby super sprawa. No ale mniejsza z tym. Na razie nie widzę. Ale słuchajcie, jest jeszcze jeden nabytek, który kupiłem parę miesięcy temu. I mam go zamiar właśnie zaraz założyć. Taram! Biała kierownica do Ursusa C325. I zaraz będziemy ją zakładać. Także wam pokażę. Natomiast sprężyna jeszcze musi poczekać, chociaż muszę przyjrzeć się, jak wyglądają mocowania. Idziemy założyć kierownicę. O, jesteśmy przy ciapku. Klucze sobie przyniosłem. Kierownica leży. Teraz trzeba tylko to odkręcić. Klucz chyba 24, co? Czy 27? No 24. No 24. Dobrze. O. Nie no, nawet. Bo ja pamiętam, zmieniałem tą kierownicę, nie wiem czy pamiętacie. Bo tu była też czarna, ale taka troszeczkę słaba jakościowo. I mówię, zmienię na ładniejszą. A ta jest naprawdę, ona jest granatowa, ale słuchajcie, kierownica jest w pięknym stanie po prostu. Ja tutaj nie widzę żadnych jakichś uszkodzeń, jakichś pęknięć. Ona naprawdę jest super. Zostawię ją, bo może tutaj do tego, słuchajcie, jak będę, bo ta widzicie jest taka, o, tu pęknięcie, no. No nie jest takie, o, tu pęknięcie, on, tu. Widzicie, ona jest już taka wychuśtana troszeczkę, jest stała długo pewnie na mrozach i tak dalej, na deszczu i to się kapało. Tutaj na szczęście ta kierownica zawsze jest sucha, bo jest tutaj daszek, więc tutaj do środka nic nie kapie. No i w związku z czym jest naprawdę ładna, ale zdejmiemy ją, tylko... O ty kurczak. O! I elegancko zdjęta. Na razie tu. Klakson zostawimy tu. Tam klakson. Oczywiście żartuję, to nie klakson. O, i teraz patrzcie. Tu trzeba tylko na te frezy elegancko trafić. O. I teraz można ją dokręcić. No i co pozostanie? Pozostanie tylko teraz w tej chwili zakup, słuchajcie, tego dekielka tutaj białego, co? Byłoby super. Muszę tutaj kupić. Na internecie widziałem, tam ktoś ma, dorabia i tak dalej. To całkiem ładnie wygląda, więc na pewno dokupię. Tu trzeba tylko to przykręcić. O! Jest. Dobra, nie będziemy tego już bardziej dokręcać. Niech sobie będzie ona. Kluczyk tymczasem damy tu do kierownicy, żeby nie przeszkadzał. Tutaj te zegarki, bo to się... No wiadomo, jak deszcz pada, to się wszystko, słuchajcie, kurzy. Ale zegarki są nowiutkie. Elegancja Francja, nie? No i tutaj też pewnie, o widzicie, ten jest też biały. Przydałby mi się jeszcze ten od biegów tutaj. Ta kulka. Też biała, byłoby fajnie. No ale już jest zupełnie inny, proszę ja was, ciągnik amerykański. No, a ta kierownica pójdzie, bo ona naprawdę ładna jest, kurczę, taka. Ani nie pęknięta, no w świetnym stanie. Nie porysowana, nie uszkodzona. Także ją na pewno sobie zostawię i będzie tutaj, ale ponieważ ten nie ma kabiny, dlatego tutaj nie będę mu jej na razie zakładał. Pójdzie do garażu, do schowania. No ale w każdym razie, jak młody Pietrek przyjedzie latem, to sobie wsiądzie już tutaj do ciapka. I elegancko, proszę ja was, już z białą kierownicą. Tak, tak. Nie, no to są fajne gadżety, słuchajcie, bo to cały urok właśnie w tym ciągniku, że on ma mieć tutaj, on ma wyglądać, on ma mieć różne takie ciekawe bajery, być dokończony. Oczywiście piszecie mi w komentarzach, że najpierw 60, potem ciapek ten, bo ten będzie cały czas pracował, no a dopiero potem przyjemności, czyli na przykład
ZTOR25, żeby tam później sobie dać spokój, bo tu chodzi o to, żeby gospodarstwo ogarnąć i racja, też jestem tego samego zdania. No ale czasami jest tak, że człowiek po prostu już nie chce mu się na przykład, powiedzmy, robić, nie wiem, czy w polu, czy chce coś innego, czy odpocząć, powiedzmy, jakieś tam inne coś, zmiany potrzebuje, prawda? No to wtedy co się dzieje? No to wtedy startuje sobie do ZTOR-a, prawda? Dla odmiany coś innego. No i tu o to chodzi, no. Także, co wam jeszcze powiem, no, rozmawiałem wczoraj z blacharzem na temat tej maski, bo to jest właśnie ta oryginalna maska do tego z turem, ciapka, ona tutaj przyjdzie, no i wstępnie, żeby mi tą maskę ogarnął, powiedział, że dobrze, że dzisiaj da mi znać, czekam tylko na telefon wieczorem, no i jeżeli będzie miał na tyle czasu, żeby ją zrobić, to na pewno od razu wsiadam w auto, jadę zawieźć tą maskę i jak ta maska będzie już tylko ogarnięta, to od razu wskakuję tutaj. Także nie będę tutaj się czaił. A kto wie, słuchajcie, może jeszcze coś, bo ja wam jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy i na razie trzymam to w tajemnicy, ale zobaczymy, co tu się jeszcze uda w tym temacie zrobić, żeby było fajnie. No, także dzieje się powolutku, no szkoda, tak, ja wiem, wszyscy tam mówicie, że w pojedynkę robota, tam ostatnio gadaliśmy dzisiaj rano chyba z Andrzejem, który mówi, że też w pojedynkę to nie robota, bo się nikomu nie chce nic robić, bo to tak zawsze we dwójkę to jest wyraźnie i wesoło i można coś tam sobie podłubać, no ale nie zawsze są te możliwości, dlatego jakoś trzeba się inaczej motywować. Tu z kolei wy jesteście, wiedziecie prym i bardzo wam za to dziękuję, bo naprawdę sporą motywację mam od was do tej roboty. Bardzo często jest tak, że po prostu nie chce mi się wychodzić, albo nawet taka pogoda jak teraz, szaroburo, zimno i nie chce mi się, ale tak, pojechałem po sprężynę, tu mówię, założę jeszcze kierownicę. Ta kierownica idzie do garażu, tak, ta kierownica idzie do garażu i tak powoli, słuchajcie, coś tam się wydłubie. I będzie fajnie. No i słuchajcie, co jeszcze ciekawe. Ostatnio widziałem, tam piszecie różnie na forum, na Facebooku. Chcieliście wiedzieć, jak wygląda klosz do ciapka, do szperacza. Przyjrzyjcie mu się, tak dokładnie to wygląda. Tu ma być ten znak z Elmotu, ten uśmieszki i to szkło, widzicie, jest wypukłe. Dodatkowo, bardzo ważna, istotna sprawa, chrom również ze znaczkiem Zelmot i on jest tutaj wąziutki, on nie jest szeroki. Ja może gdzieś mam taką lampę z tym szerokim, nie pamiętam, ale tu, o też tu zobaczcie, widzicie, tu jest Zelmot, tu nie ma Zelmotu, na szkle jest Zelmot, na tym szkle też jest Zelmot, widzicie, to jest właśnie to. To jest ten temat, który po prostu był w Ursusie C325 i tak ma to wyglądać. Także tu się, pamiętajcie, tak, to są lampy od C325 i obojętnie, czy to jest lampa przednia, czy to jest szperacz, to szkło jest identyczne zawsze i ta ramka jest zawsze identyczna. Tu jest ten Zelmot. Dlaczego tutaj nie ma? Być może to jest ramka chromowana niedawno, jakiś czas temu, nie wiem. I być może stało się tak po prostu, że to zostało tam pod spodem, nie wiem, czy szpachla, czy coś zasłonięte, ale to jest ta ramka, co trzeba, oryginał. Zresztą ona widać, że jest taka zbyt nowa, także być może tego po prostu ktoś nie przyuważył, nie wziął pod uwagę i to zalepił tam, nie wiem, szpachlą czy czymś i to zostało zahermowane, ale to jest oryginał w każdym razie. Także jeżeli macie, tu też padło pytanie, na przykład takie właśnie pytanie, stwierdzenie takie, że to nie są oryginalne zegary od ciapka. Otóż są, także tak te zegary wyglądały, ponieważ tylko w pierwszej fazie, ja już o tym mówiłem w kilku innych filmach moich, że tylko i wyłącznie w pierwszej fazie produkcji tego Ursusa C325, czyli w 60 roku, bądź też w 61, i to bardzo, bardzo krótko był produkowany polski zegar, taki właśnie ten przeponowy, ale one nie zdawały egzaminu, coś tam było nie tak, być może jakaś kooperacja z Czechosłowacją i natychmiast wprowadzono te zegary i one już zostały do końca produkcji. Tak to wygląda. Jeżeli macie ewentualnie jeszcze jakieś pytania odnośnie Ursusa C325, to piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Chętnie wam pokażę, co tu jest, prawda, jak wygląda, bo tam widzicie, on jest taki naprawdę wzorcowy, tutaj chłodnica jest tylko nie od niego. Ale widzicie, pompa wody jest ta, co trzeba. Słuchajcie, co jeszcze tutaj? Ten obudowa termostatu jest tutaj to, co trzeba.
kolektor, widzicie, tłumik jest ten, co trzeba, prawda? Tu wszystko jest to, co trzeba, tak jak było w oryginale. Z drugiej strony pokażę Wam też. Tu kolanko, widzicie, to, które jest bardzo poszukiwane. Tego też, to też się zostało w oryginale. Tutaj naprawdę wszystko jest w oryginale. Klamki, klapka, no wszystko. Oczywiście troszeczkę jest przykro, że on stoi na dworzu i moknie, bo to już nie jest ciągnik, który mógłby moknąć i tak dalej, ale mam nadzieję, że w tym roku ten temat ogarnę i nie będzie już więcej stał na dworzu. Dodatkowo, zobacz, widzicie, tu jeszcze są odblaski takie. Jedyne co, to jest lampa tutaj troszeczkę inna, dlatego że, znaczy sama puszka jest ta, co trzeba, ona jest oryginalna oczywiście, natomiast ja tutaj zmieniłem klosz, ponieważ to światło jest dużo lepsze i to było pod koniec produkcji Ursusa C325 montowane, czyli w tym ciągniku, bo to jest 63 rok z końca lutego, więc jeden z ostatnich modeli. Natomiast tu były wcześniej te dzielone takie, prawda, z tymi szkiełkami, ale to jest bardzo widoczne i ja się zdecydowałem na to, ale kto wie, czy nie wrócę do tego starego. No i to chyba tyle. Tu widzicie belkę też oryginalną od niego, tak miało to wyglądać. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Ale kierownica ładnie wygląda, co? Mi też się podoba. No i to w sumie na dzisiaj tyle. Taki krótki filmik. Oczywiście będę nagrywał, dopóki nie pojadę do Niemiec. A tymczasem to na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!